Siemano, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Bedwarsów na moim kanale i słuchajcie, tyle ile wiadomości dostałem odnośnie tej serii i odnośnie odcinków top 10 tekstur paków na Bedwarsy, to jest naprawdę niesamowite. Dlatego też dzisiaj przygotowałem wam top 10 czarnych tekstur paków. Niektóre z nich podwyższą wam FPS-y, natomiast nie będą to wszystkie. Sami oczywiście musicie sobie je potestować, sprawdzić. Pamiętajcie, nie oceniamy tutaj mojej gry, tego czy lamię, czy gram dobrze, czy źle, tylko patrzymy na stricte tekstur paki, jak one wyglądają oraz czy fajnie się prezentują w trakcie giereczki i co ma, jakie mają plusy, a jakie mają minusy. Także ja już nie przedłużam, zostawcie subika, łapeczkę na kanale oraz komentarz, jakie zestawienie następne chcecie zobaczyć, bo może macie jakieś swoje pomysły tekstur paków, jakie chcielibyście zobaczyć top 10 na Bedwarsach. Także ja już nie przedłużam, wbijam na rękę i widzimy się na pierwszym teksturpaku. Okej, kochani, także jesteśmy na ręce, już na pierwszym teksturpaku. No i już na sam start możemy zobaczyć, że całe GUI na dole, czyli nasz paseczek mamy na czarno oraz cały ekwipunek tutaj mamy na czarno, zrobiony w bardzo ładnym stylu. Generalnie wszystkie itemy praktycznie są zrobione w takim stylu właśnie ciemniejszym, takim mrocznym można powiedzieć. Niebo, no jakby to powiedzieć, na czarnych teksturpakach też również musi być czarne. No myślę, że to normalne. Budujmy sobie wyrko szybko, no i lecimy na oponenta w takim razie. Powiem wam, że jak patrzę się w to niebo na dole, to czuję taką pustkę, taką totalną, ale bardzo fajnie to jest zrobione, w sensie, szczerze powiedziawszy, podoba mi się to czarne niebo i aktualnie mega na plus. Aha, to niezły chłop. Mieczyki bardzo ładne, bardzo na plus również. Niszczenie wyrek, no takie standardowe raczej. Partikle ciemne, ale widziałem, że to bardziej czerwone, to nie czarne. Okej, okay, surowce dosyć takie standardowe. Tak wyglądają itemki, łuki czarne oczywiście. Mieczyk, oj, ten diamentowy jak kozacko wygląda, serio. I TNT też ciemne, oczywiście perła kersu czarna. Refil również ciemny. Ogólnie nazwy tekstur paków macie w opisie, także nie zjedźcie mnie za to, że nie znam tych nazw tekstur paków, ponieważ no ciężko spamiętać wszystkie nazwy. No i tak jak mówię, linki do pobrania również są w opisie, także też prosiłbym was o napisanie następnego zestawienia, jakie byście chcieli zobaczyć, bo nie ukrywam, że mam kilka pomysłów swoich, natomiast liczę też tutaj na wasz feedback, bo wiem, że ta seria bardzo wam się podoba. Na tym teksturpaku aktualnie mamy, no takie powiedzmy 700 FPS-ów, także to nie jest źle generalnie, jak na teksturpak. Mówię, możecie sobie badać i sami ocenić, jaki teksturpak najwięcej FPS-ów dodaje. Myślę, że jakiegoś ja swojego zestawienia robić nie będę. Liczę na to, że po prostu wy na filmie sami ogarniecie sobie, który jest dla was najprzyjemniejszy, tak? Ej, nie, ale te czarne chmury, takie ciemne, robią taką robotę na tym niebie. Bardzo ładnie to niebo wygląda, bardzo mi się podoba. Dobra, tam niebieski, widzę, leci. Fajne, ci ciebie, zbrojki też są ciemne, takie przyciemnione, ładne. Ej, kurde, nie zauważyłem tego wcześniej. Patrzcie, mamy na rękach takie, kurcze, nie wiem, jak to się nazywa, takie obręcze? Nie wiem, jak to nazwać, ale bardzo fajne to jest generalnie. Nie taki, taki detal, ale kurczę, cieszy oko. O kurcze pieczone, proszę bardzo, jak mentosik leci. No dobra, to se poleciał w sumie. Elo? Nie no, jestem okropny, widzowie. Nie no, po prostu zazdrościłem, że on umie szybciej budować niż ja, dlatego go tak strzeliłem chamsko. Ej, ale dostałem dziwny damage na tym w ogóle. Już myślałem, że kurde podleci do mnie. Ja pierdykam. Się przestraszyłem sobie przez chwilę, że do mnie podleci chłop. Ja już lecę na niego w takim razie. On tutaj widzę, że też mnie wali mocno, ale zdedał, także łatwo. Szybkie rozwalanie wirka, cyk pyk. Wirko mogłoby być tylko czarne. Szczerze, to jest taki jedyny mankament, który zauważyłem, jest to Black TXT, a wirko jest kurcze pieczone, no normalne, czerwone. Mogło być czarne wyro. Fajnie by to wyglądało. Dobra, dawać z tym różowym. Co on? Co on chce? Ergames. Nie wiem, o co bez nim. Mogę SS-a. No dobra. Nie powinniśmy tak robić, widzowie. Ale cyknijmy sobie SS-a z widzem. Prosto, że tak. Oczywiście, no fajny tekstur paku. Ma podwójną radochę, bo jest na odcinku. On o tym nie wie, że jest na odcinku, ale jest na odcinku. Także podwójna radocha. Dla niego na pewno, jak będzie to oglądał. Pozdrawiamy generalnie, widzowie. Kolejny chce SS-a. Co jest grane? Nie, no widzowie. To nie jest zła gierka. Ale spoko, fajnie, że podchodzicie. A w ogóle serduszka jakie są szare, nie zauważyłem tego. O kurde, ale oszukał. Nie, no dobra. Widzowie, on nie miał wyra, ale jak oszukał, kurcze. Ja tu chciałem z nim SS-a robić, a ten jak oszukał. Nie, takiego nie robimy zachowania, widzowie.
Ej, gigaś mi się klepie na tym teksturpaku. Dobra, widzimy się na następnej gierze, na kolejnym TXT. Dobra, jesteśmy na kolejnej gierze, kolejny czarny teksturpak. Dragon Fruit on się chyba nazywa, tamten to był Kirito, ten jest Dragon Fruit. Też oczywiście tutaj nasze GUI podstawowe czarne, serduszka czarne. Głód jest szary, szaro-czarny tak naprawdę. Ej, wełna wygląda giga słabo, tak to wiecie, ja nie lubię tej basic wełny w Minecrafcie, więc moim zdaniem wygląda ona giga słabo, ta wełna. Powinna być jakoś przerobiona. Ty, ja myślałem, że się do niego dobuduję, nie dałem rady. O, tak seciki wyglądają. Kurczę, powinny być czarne elementy tych secicików. No niebo jest jedynie ładnie. Powiem wam, że tutaj niebo nocką jest naprawdę ładne. Oczywiście wszystkie nieba są w nocy, no bo czarny teksturpaki, to wiecie, nocą. Na takiej zasadzie, tak do tego podszedłem. Mogłem wam pokazywać też w dzień, jak to wygląda, ale to myślę, że sami sobie zobaczycie, po prostu pobierzecie. Łuki widzę, że czarne. Kamienny mieczek też jest czarny. A mam żelazny. Dobra, co ja zrobiłem w ogóle? A nie, jednak trochę szybciej. Dobra. Dobra, spadł do mnie, mam pół HP, w sensie bardzo nieczytelne są te serduszka, tak jak patrzę teraz. Giga nieczytelne. Co on zrobił? A, chciał sklaczować, ale coś chyba nie wyszło. On nie obudował wyra w ogóle swoją drogą. Trochę lipa, mordo, że wyra nie obudowałeś. No i na luzie, słuchajcie, pierwszy frag. A, słuchajcie, refile są fajne, czarne. Perła ładniejsza niż na tym teksturpaku. Tam była taka zwykła czarna, to jest taka fajna. No ładnie, tak wycieniowana jest ta perła. TNT takie basic. Potki w sumie też takie lipne. No, kill off jest czarny, tak. No i oczywiście cały ten set diamentowy jest czarny. No i ten mieczek diamentowy, widzisz, podobny motyw co tam, tylko troszkę inaczej mieczek wygląda. No okej, okay. Generalnie, a, no i refilki też całe czarne. No okej, okay. Refilki na plus. Secik Diax chyba też będzie na plus, zobaczymy. Ja może się uda go kupić. O, no i Diaxy są całe czarne, oczywiście, tak wyglądają. W sumie git wyglądają te całe czarne Diaxy. I w ogóle powiem wam szczerze, póki co chyba tutaj z tych czarnych teksturpaków najbardziej mi się będą wszystkie te teksturpaki podobały. Jakoś nie wiem, ten motyw czarnego w teksturpakach mega giga fajnie wygląda. Boli mnie jedynie najbardziej fakt, że fireballe nie są przerobione, tylko są takie default i na tamtym też były default. Znaczy jedynie ogień tam był, widziałem z tego co patrzyłem, czarny. Ale tak to kurczę, boli strasznie, są default te fireballe. Ta, w ogóle wracam na bazę szybko, bo kurde, zawijkę muszę zrobić, bo zapomniałem kupić sobie mieczyka na ostrość. O, teraz możemy lecieć dalej na oponentów. Dobra, jesteśmy na środku. Teraz szybki wybór, na kogo lecimy. Może inaczej, kto ma dobudowany most do środka? Chyba nikt. Także lipa. Oczywiście przypominam, że kolejność teksturpaków w zestawieniu jest losowa. Nie powiedziałem o tym na początku i żeby nikt się do mnie nie przypruł. Kolejność jest losowa. Po prostu, no nie, jakby nie chcę tutaj swojej opinii dawać, który jest według mnie najlepszy. Dopiero, albo jakoś tam swojego zestawienia, bo to jest bez sensu generalnie. Jest to top 10, każdy może sobie wybrać, który z tych teksturpaków jest najfajniejszy, a który najsłabszy, tak? Ej, dobra, kupiłem sobie Diaxeta. Wyglądał, jakby miał w sumie jakiś garnitur na sobie, jakieś mokasyny czarne. Nie no, w sumie git wygląda. Ej, dobra, jestem tak uzbrojony, że jak ja nie wygram tej gry, to chyba, nie wiem, widzowie, a jak wygram tą gierkę na tym teksturpaku, zostawcie łapeczkę, 400 lajków, kolejny odcinek z tej serii, bo kurde, robić te zestawienia jest masakra, w sensie, bo wszyscy sobie, wiecie, wycwanili się, robią sobie content na top 5, top 3 TXT i dla nich to jest easy peasy znaleźć tyle teksturpaków, a ja mam znaleźć na top 10 teksturpaki, to kurde, widzowie, masakra. Trochę posiedzieć przy tym trzeba, także docencie, docencie. Bo wujo się fest stara dla was. No, tam widzę biały oponent, jako że wiecie, czarny teksturpak to na białego polecimy. O, jest czarny ogień na tym teksturpaku swoją drogą, widzowie. Tak obczaiłem, więc git, o kurde, ale zrąbałem trochę, mycha mi trochę poleciała tak dziwnie. O kurcze, no prawie mnie zabił chłopaczek. Dobra, szybko walimy, wyrą mu. Oczywiście, kurde, nie mam jak się podbudować, jak zwykle bez matsów chodzę na bazę przeciwnika. Ale dobra, chłop wyszedł, także udało się białego wyeliminować, zostałem tylko ze złotym. Dobra, dostał w czambu raz, ale raz nie trafiłem, bo tu trzeba shifta klikać. No nie wierzę, że chłop gra na łuk, no nie gadajcie. Ja pierdykam, łucznik mi się trafił, mroczny elf, kurde, zabijaka. Dobra, widzowie, lecimy z nim. Kurde, Legolas nam się trafił na ręce. Elo? No nie gadaj, no nie wierzę, że jest jakiś dziwny damage od Fireballa. Dobra, widzowie, zareagowałem na łeb znowu. Ty, no jedno wielkie XD, ale chyba wygrałem tamtą grę. Ta, wygrałem, dobra, widzimy się na kolejnym teksturpaku. Dobra, także kochani, lecimy, kolejny teksturpak, teksturpak Ghost. Mega fajnie się prezentuje, naprawdę ten pasek też fajnie wygląda. Miecz jest mało widoczny jedynie przez te ciemne elementy, ale niebo w tym teksturpaku robi taką kuźwa robotę, przezajebiście wygląda, naprawdę, szczerze wam powiem, cudownie, bardzo mi się podoba ten teksturpak.
póki co. Chyba mój mainnik w ogóle będzie. Lecimy, pyk, pyk. No mówię, jedynie czarnej obramówki wokół wełny mi brakuje jeszcze. Nie wiem, czy by nie była też lekka przesada, bo tutaj wszystko tak to już by było takie mega, mega, mega czarne. A tak to wygląda to tak, wiecie, estetycznie schludnie. Wy wiecie, że ja po prostu lubię taki detaling w teksturpakach, a tutaj detaling jest naprawdę fajnie zachowany, jest go dużo. No i naprawdę super to wygląda wszystko, ładnie się to prezentuje w trakcie gry. No przede wszystkim niebo robi robotę. A i patrzcie to, firebole. Te firebole są tak kozackie, bo to są pierwszy teksturpak w ogóle z tego zestawienia, tych top 10, które, gdzie firebole są zmienione. Także tym bardziej na plus bardzo. Lecimy z boberem, się walimy na łeb. O kurde, tej bober mi postawił klocka na twarzy. No yellow, no niestety bober, nie tym razem. Dobra, szybki refill na wszelki wypadek. O, tutaj fireballem mnie rzucił, ale nie trafił bober. Było dobrze, boberek, nie przejmuj się. No i słuchajcie, na luzie niszczyłem mu wyro. Już myślałem, że nie trafię. No i znowu czerwone wyro. Szkoda, mogą być czarne. Aj, no niestety. Dobra, jak znam życie, on zaraz do mnie przyjdzie, będzie chciał mnie rozwalić. Oczywiście mu się to nie uda. Przynajmniej tak jest plan, że mu się nie udało. Zobaczymy, widzowie, jak to wyjdzie. Czy mu się uda, czy mu się nie uda. Znowu będzie mi skakał na łeb chyba, albo będzie mi próbował TNT spuścić na bazę. Znaczy na tego, na wyro. Także budujmy je sobie od góry, to TNT. Żeby nie buchło tutaj TNT nad nim. O nie, jednak nie. On po prostu do mnie zleciał. Aha, nie wiem co on zrobił, w sensie... Giga dziwne zagranie. Myślałem, że mi TNT spuści, dlatego tak obudowałem to wszystko od góry. W ogóle diaksy wyglądają tak... tak szarawo? Nie, no, jest taki ten niebieski lekko widoczny, ale bardziej tak szarawo. Fajnie w sumie, fajnie. Ciekawie się to prezentuje. Ale nie, ten fireball jest giga ciekawy. I super wygląda ten fireball. W ogóle mam teraz fazę na słowo giga, więc kurczę, próbuję się go oduczyć, ale ciężka sprawa. Dobra, diaksy generalnie standardowo niebieskie. Dobra, widzowie, nie ma maców. Liczymy na to, że czerwony ma ten most tak ładnie zbudowany, że będzie można teraz go wyeliminować i wygrać gierkę. Dobra, on się baktuł na wyspę generalnie. Ja sobie jeszcze walnę go fireballem. Ładny ogień w ogóle jest od fireballi. Dobra, on zaraz zobaczy, że wiero ma nieobudowane. O, most se zniszczył w ogóle. Że nie da się do niego dojść. Ale wiecie co wam powiem? Pójdę na wyspę obok. Kupię sobie jakieś itemy. Albo ma... O, mam dwa emy na ten, jak to się nazywa? Na potki. Dobra, dwie potki, elegancko. Tu jeszcze sobie za diamenty coś ulepszymy, bo może... Tak, mogę sobie ulepszyć jakieś kopanie na jeszcze szybszy level. Gorzej jak we mnie pierdyknie fireballem, wiecie? Tego się najbardziej obawiam. Że ja jestem teraz tak bardzo odsłonięty na tym moście. Ale nie, chyba będzie git. Powinno być git, widzowie, teraz. Zobaczymy. Dobra, na luzie. Fast mining oczywiście, pyk, szybkie kopanie. Teraz szybko w górę. Refilka opędzlować. A jeszcze jednego stać mnie w sumie. No i dobra. Wole mnie pierdyknął. Dobra, on też refilka opędzlował, jesteśmy na refilkach. Dwa hity, trzy hity mam przewagi, teraz ma jeden. No i pięknie, widzowie. Chłop wyeliminowany, został mi tylko złoty. Zeskoczy za mną? Nie, nie zeskoczył. Co jest? Co on robi w ogóle? On jest świrem ciężkim, przecież ma 6 HP po takim jumpie. Dostał bombę raz. I refila, będzie się walił chyba. Albo nie. Co on robi? Ty no, woranie mu nie idzie. Mam dobrze, że mam jakieś kurde macy jeszcze. Nie wydałem wszystkich maców. A, nawet blisko nie było, widzowie. Dobra, widzimy się na kolejnym TXT. Dobra, widzowie, także startujemy z kolejnym TXT. Tym razem jest to 40 mins. No i ogólnie tutaj niebo jest kuźwa takie fioletowe, nie? Także troszkę dziwnie, ale generalnie cały pasek GUI jest czarny, także stwierdziłem, że w sumie git. Można to zaliczyć pod czarny teksturpak. Wiem, że niebo jest fioletowe i że dziwna sprawa z tym niebem. Dobra, on tutaj zaraz do mnie przyjdzie, ten typek, ja szybko sobie obuduję wyro. On widzę, że tutaj nie wiem co robi. Ty, dobudował się do mnie i on chce mnie zabić? Co on chce zrobić? Ty, chłop chyba myślał, że mnie zabije. Tak mu się wydawało. Mieczyki bardzo fajne, krótkie. Jak ktoś lubi krótkie miecze w TXT i fioletowe niebo, to super opcja i polecam. Fajnie, fajnie.
To się prezentuje wszystko. Elo. Dobra, elo, pyk. Cios krytyczny. Aj, no zabił mnie niestety. Ty, on żyje jeszcze czy nie? Ten bananek żyje, pa. No i pięknie, już nie żyje, proste. Dobra, ej, generalnie bardzo fajne refile, bardzo fajne enderperły. Fajnie to wygląda. To jest taki czarny z fioletowym, lekko pomieszany. I w sumie git, kurde, nie to kupiłem. Ja pierdykam. Ale znowu fireballe zwykłe. To jest strasznie giga słabe. Czemu nikt nie edytuje fireballi? To jest taki item, który jest dużo używany na Bedwarsach, a ludzie go nie edytują. Bez sensu. Dobra, widzowie. Deal. 600 lajków. Cepotwór będzie miał swojego czarnego TXT, gdzie będzie wszystko cycuś glancuś magnifik. Dobra? Dobra. Czy on ma wyra tutaj w ogóle, czy nie? Nie, tu już nie ma chyba wyra. Nie, bo tutaj nie ma już wyra. Dobra. Ojej, dobra, diaksy są ładne czarne, podobają mi się diamenty, inne diamenty wreszcie, inna struktura diaksa, ale i tak nic za te diamenty w sumie nie kupię, bo mam tylko dwa. Strasznie zapierdziała ten rataj szybko, a oni jakieś sojusz mają, co oni robią? Dobra, widzowie, ten rataj go wali na łeb, ja się walę z ratajem normalnie. Uuu, ej, dobra, dostał na dnia dziurę, fest, dobrze. Dobra, walimy w fireballe tym razem. 6 diaksów to sobie kupimy ulepszenia, no i jazdunia, nie? Lecimy, dobra, niebieskiego już nie ma, czerwony nam tylko został. Jedyny na gierce. Uuu, ej, ogień ciekawy, tylko mówię, to jest połączenie, kurde, tego teksturpaka, ten... No! Widzowie. No co, ja się nie denerwuję, ja jestem oazą spokoju, widzowie, co, normalnie. Dostałem podmuch wiatru, cyk pyk i mnie zrzuciło z mostu, proste. Wow, ej, diaksowe, znowu taki sam motyw z tym diaksowym mieczem, także motyw diaksowych mieczy jest taki sam cały czas w tych teksturpakach, kurczę, podobny w sensie, tylko tutaj są krótkie mieczyki akurat, także mówię, są na pewno wśród moich widzów zwolennicy krótkich mieczyków. Jestem wręcz przekonany, że są takie osoby. Także dajcie info, czy ten teksturpak wam siedzi. A, no i przede wszystkim info, jaki teksturpak najbardziej wam siedzi, nie? Dobra, nie zdziwię się, jak we mnie pierdzielnie fireballem, szczerze powiedziawszy. Ja sam bym tak zrobił. Więc nie zdziwię się, jak zaraz mnie walnie fireballem i zdedam. Ta, chyba poszedł właśnie po fireball. No wreszcie nie dostałem damage'u jakiegoś chorego, dziwnego od fireballa. Git. Kurde, mam loa, bo spadłem od Fall Damage'u, ale dobra, walimy go, no i pięknie, wygrana gierka, widzimy się na kolejnym TXT. Dobra, także lecimy, kolejny teksturpak, kolejna inna mapka, także super, że te mapki się zmieniają. No i jest to teksturpak Ametyst, no i ogólnie, powiem wam szczerze, niebo, klimacik, jest klimacik, niebo robi fest klimacik. Lekko są, widzę, że tutaj ainoty zmienione i generalnie jest tutaj taki, kurczę, nie wiem jak to nazwać fachowo, ale tak fajnie to wszystko wygląda. Dobra, kupujemy, obudowujemy wyro, wreszcie czarny wyro, boże, czarny teksturpak i czarny wyro, wreszcie ktoś pomyślał, plus jeden dla tego TXT już w tym momencie, za czarny wyro. Ty, co jest? Ktoś nade mną idzie, a to ten, dobra, bo ja tak, słuchajcie, słucham sobie, mam dźwięki w MC w ogóle włączone, co nie? Dlatego też, oj, dobrze, że nie spadłem, tak się, kurde, nasłuchiwałem w sumie, czy idzie na mnie ten chłop, czy nie? Dobra, on mnie zaraz będzie chciał zabić. Ale zjadłem refila, więc na luzie. Hop, ma dedzika. O, ładne niszczenie bloczków. Ej, niszczenie bloczków mi się fest podoba. Nie wiem dlaczego. Mega giga, fajne. Takie nie defaultowe, a takie lekko przerobione. Fajnie to wyglądało. No i pięknie, strefka siadła. Elegancko. Oczywiście refilek. Tam widzę niebieskiego. Czy niebieski jeszcze żyje? Żyje jeszcze niebieski. Także tym razem rozwalimy sobie naszego kolejnego sąsiada, oponenta. Ale najpierw pójdziemy na diamenty tutaj. Także go diamenty. Kurde, to niebo robi klimat fest. No i git, 4 diaksy. Oczywiście diaksy czarne, także super. Fajnie się prezentują te czarne diamenty. Także mniemam, że set też będzie czarny, nie? Zobaczymy. Tak, set oczywiście też za diaksy czarny. Ale znowu nie jest fireball przerobiony, także XD. Dobra, cicho widzowie. Pa! Ej, jak ogarnął, ty co jest? Chłop musi mieć ten, chłop musi mieć dźwięki chodzenia w Minecrafta, bo nie wiem co w sumie. Bo tak jak ogarnął nagle, że za nim idę. Dobra, GG. Pięknie, dobra, on się zaraz zrespi. Fono tu, halo, zapraszam. A, no widzę, że ma jeszcze ochronkę. No i dobra, elo, git. Wygrana giera, pyk. Dobra widzowie, żeby teraz dojść do naszego kolejnego oponenta, musimy iść środkiem. Bo on ma na środek, jak zobaczyłem. I to nie był tamten niebieski, ja mówiłem wtedy o morskim jak coś, nie? To mi się pomyliło.
Także, albo nawet nie trzeba środkiem, chyba nie trzeba będzie środkiem, pójdziemy sobie tędy. Będzie szybciej nawet niż środkiem iść, tak mi się coś zdaje. Choć zobaczymy, w sumie jestem, nie wiem, szczerze wam powiem. Nie, chyba tędy pójdziemy, będzie git, no, bo on poszedł na środek, także ja pójdę tędy. Dobra widzowie, jestem u niego, niszczę mu wyro. On ma z obsydianu. Przewidział to, skubaniec. Także, kurde, ciężko będzie go wyeliminować teraz w tym momencie. Może z kill-offem lepszym. O kurde. Ma diaks mieczyk chyba, z tego co widzę, ciul wie. Ale dobra, on ma obsydian, walimy z obsydianu szybko, niszczymy. On już idzie do mnie, kwak, walnie mnie. Patrz, a może? Ta, patrz, widzowie, robię. Nie, no kurna, tak blisko było. Dobra widzowie, teraz jest full tryhard. On w ogóle bez seta jest, Jezus Maria. Masakra jakaś. Dobra, tutaj szybko silverfishek wleci. Dobra, na jednym HP i proszę, niech on nie obudował tego. No nie, on miał opsa jeszcze więcej, no nie wierzę w to. Diamond pickaxe, widzowie. W takim razie zrobimy go taktyką, widzowie, taktyką. Dobra, szybka taktyka wleciała. Mam low HP, straszne low HP mam, dobra. Kurde, nie no, mam półtora serduszka, to nie jest do wygrania, masakra jakaś jest. Nie wygram chyba z nim, a może? Dobra, jest, udało się, ale mam low HP straszne. Chyba się cofnę, kupię sobie ref i wrócę do niego, bo nie widzę innej opcji. Chłop, nie wiem, wyciłał połowę obsydianu za ręki i kurna cały czas obudowywuje wyro sobie. Dobra, ulepszamy wszystko na ten, wszystko na jedną kartę walimy. Tam go zrzuciłem, o kurde, pajak przeskoczył, nie myślałem, że przeskoczy. Dobra, rozwaliłem go, ale kurczę, nie jest problemem go rozwalić, tego gościa, ale... On ma tak obudowane to cały czas, że irytuje mnie już ten gość, powiem wam szczerze, tym, że to tak obudował głównie. Dobra, jeden refill, czyli kurczę, no trochę zrąbałem, kupiłem jakieś 3 TNT zamiast refilla, także bez sensu. Dobra, wiedziałem, że spadnie, wiedziałem, że sobie też utrudnię dojście do niego, ale słuchajcie, bo jak kupił jakieś itemki, to i tak jestem teraz na plus. Dobra, to będzie szybka akcja widzowie, jestem na refillu, także na luzie, walimy go najpierw na łeb. Nie jest to problem. Szybko rozwalamy. Mam oczywiście fast minik jeszcze kupiony, ulepszony do maksa. I jest, udało mu się rozwalić wreszcie to wyro. Boże, jak dobrze. I teraz tylko nie zbedać. No i pięknie, widzę. Widzimy się na kolejnej rundzie. Okej, widzowie, a więc kolejny ciemny teksturpak. Jest to ten teksturpak Umbra się nazywa. No i lecimy, tak? Kolejny w takim stylu zrobionym, wiecie, mrocznym, lekko i w ogóle. Czy w pełni czarny jest? No nie jest w pełni czarny. Jest taki, kurczę, wszystkie te bloki są takie fajnie zrobione, osmolone jakby, powiedzmy. No niebo, niebo powiedzmy, nie no, jest podchodzące pod czarne, też ładnie wygląda, lekko się on wyróżnia już, nie jest to taki stricte black teksturpak, ale też wiecie, do zestawienia brałem po prostu teksturpaki z mocnym nawiązaniem też do black teksturpaków i wszystkie, powiem wam szczerze, są robione właśnie w wersji kolorystycznej takiej ciemnej, podchodzącej pod czarną, dlatego też tutaj, żeby nikt mi się nie spinał w komentarzach, dlaczego te potworek nie wszystkie są w pełni czarne teksturpaki, nie wiem, bo tak autorzy tych teksturpaków je zrobili, proste. Ja pierdzielę, dobra, ale mnie zrobił jak bambiola najgorszego. Jezus. Dobra, zniszczył mi wyro. Kampi na mnie i leci na mnie już, dobra. Dobra, dostał kita, o kurde. Ma lepszy mieczyk? No, ale dobra, udało się go zabić. Ale nienawidzę grać bez wyra, powiem wam szczerze. Bo granie bez wyra to jest takie kurde bez sensu. Nie no, ale może się uda jeszcze. Jeszcze, słuchajcie, jest szansa. Tam była taka perełka cała czarna. Nie, no ładnie, niebo też fajnie wygląda, klimatycznie bardzo, nie jest w pełni czarne. To jest dla takich zwolenników właśnie pomiędzy, gdzie nie chcą stricte czarnego teksturpaka, ale takie kurcze pomiędzy, nie? No to jest właśnie coś takiego. Dobra, widzę, on już sobie zleciał, także git, odpuścił chłopaczek sobie, także pięknie. On bardziej chyba nastawi się tutaj na obudowanie wyra. W sumie dobrze, nie dziwię mu się. Też bym tak zrobił. Dobra, a teraz tak, on wybiegnie. Ja niszczę mu wyro. O nie, nie kupiłem mieczyka. O kurde. Dobra, a może jednak. No i pięknie widzowie. Akcja na medal, jak to mówią, także git. Wreszcie chociaż mieczyk kupiłem. Wtedy zapomniałem w ogóle mieczyka kupić, od razu na niego wyprułem. Ale w sumie się opłaciło, także giga, spoko. Dobra, szybki budulec kupiłem i teraz tak, na kogo by można było pójść? Tam widzę, że się nikt do mnie nie buduje, więc chillera. I tak w sumie nie mam wyra, więc wyrąbane.
A, dobra, widzę, ja sobie zleciałem, kurde, jak bambior. No dobra, widzimy się na kolejnej mapie. Dobra, kochanie, więc jesteśmy na kolejnej arenie, jesteśmy na kolejnym teksturpaku. Szczerze, już się generalnie zgubiłem, który to już jest teksturpak. Także ciężki temat. Ktoś mi pisze w ogóle, że się podszywam. Masakra. Także pozdro, byczku. Tutaj na czasie ktoś napisał. Petix, ty, pozdrawiam. To nie, no nie, niezłe podszywanie się. Nieba jest bardzo ładne w tym teksturpaku. Takie, kurcze, wyróżniające się, fajnie. No i oczywiście wełna, tak jak mówiłem, też tak ciekawie zrobiona. Tutaj widzę ziomeczka, już że przyszedł. On też ma chyba dźwięki FMC włączone. Ale ładnie leci na mnie, szybciutko bardzo. Fajnie podleciał. No ale nie zawsze warto tak bardzo rushować, bo no łatwo przegrać taki rush. No i on teraz wybiegnie, na mnie ma full HP pewnie, znając życie. Dobra, ja go tutaj troszkę obudowałem. On sobie uciekł. Teraz dostał 3 bomby, 4. No i zledał. No i niestety, byczku. Not today. Czarne łóżko. Haha. To, słuchajcie, napiszcie czarne łóżko, przytnę wam serduszko w komentarzu. O kurde, a mnie przez łóżko kliknął. Elo, git. No i kozacko. Widzowie, piękna sprawa. Piękny frag. No i łatwiutko. Zobaczmy jeszcze, czy oczywiście diamenty będą czarne. Łuki czarne. Tak, diamenty też będą czarne. Już widzę, perełka bardzo ładna. Fireball niezmieniony nadal. Minus. Nie no, żartuję oczywiście, słuchajcie, no jakby każdy twórca teksturpaka ma pewnie jakiś tam swoją wizję na to wszystko, dlatego też no nie chciałbym tutaj bardzo oceny wystawiać tym teksturpakom, a po prostu je wam pokazać i przedstawić, tak też traktujcie ten film, jako po prostu zaznajomienie się z takimi teksturpakami, przedstawienie ich. Pokrótce, dobra, ile jeszcze? 2 sekundy, dawaj, szybciej z tą lodziarnią, no, pięknie. W ogóle refile są takie śmieszne białe, nie są czarne, tak jak na każdym z tamtych poprzednich teksturpaków. Ale też mówię, tutaj niebo zrobiło kozak robotę. No i oczywiście te elementy czarne, które też się cały czas przejawiają w każdym z tych teksturpaków. Bo pod kątem nazwy, no to każdy jest czarny, tak. No dobra, tam na środku w ogóle ktoś se kampi, co jest grane? Ty, chłop se kampi na środku, o co chodzi? Chłopcy zostawił se konto na środku i kampi. Ej, jakie partikle ładne są tutaj, teraz dopiero zauważyłem. Bardzo ładne partikle, tylko jak on się tutaj dobudował? Jak wcześniej nikogo tu nie było? Tam jest niebieski, który wyeliminował już czerwonego. O, on se sam spadł, okej. Okay. Dobra, kozacko. Zleciał, nie wiem po co był ten fireball, ale w sumie git, udało się. A, cheaterek został zbanowany z anti-cheaty, o proszę. No w sumie po niku można było wykryć. Także czekajcie, o tak go pierdykniemy od tej strony, elegancko. Pięknie. Trochę w niego co jest? O kurcze. Ty, znowu tam stoi snajper pierdzielony. Zaraz mnie zabije. Coś tak czuję, widzowie. Leci tam kolejny raz z fireballa. Dobra, dostał ode mnie bombę na łeb. Może teraz, proszę, jak mnie trafi tym fireballem pieprzonym, to ja nie wiem, co zrobię. Dobra, jest, udało się, pa! Normalnie, jeszcze się zabił, dobra. Także git, chłop wyeliminowany, lecimy po następnego. Kurde, najgorsze będzie dobudowanie się tego soczusia, bo chłop nie ma mostu do siebie na bazę. Także muszę się dobudować najpierw do diaksów, potem do niego jeszcze, masakra. Dobra, widzowie, dobudowałem się, tylko skończyły mi się lekko macy. Muszę teraz uważać. No i pięknie, wygrana gierka, widzimy się na kolejnej. Także kochani, jesteśmy na kolejnej gierce, na kolejnym czarnym teksturpaku. Jest ten teksturpunk Elegance, tak się on nazywa. I w wersji oczywiście czarnej, czarne wyro, piękne. No bo to jest taki teksturpak bardziej wykwintny, wyrafinowany bym nawet powiedział. Fajnie się prezentuje, tak kurczę. No dla takich graczy, powiedzmy, bardziej tutaj z wyższej półki, powiedziałbym very important person, czyli VIP, tak zwane VIP. Dobra, tutaj widzę, że pierwszy ziomek, nie wiem co on robi, chyba sobie przyjawcił chwilę w gierce i niestety Kamil, no ale było i nima, papa Fatima się skończyło. Pa, jak leci do mnie chłopaczek szybko. O, i co? Ha, chciałoby się rozwalić wiru, nie ma, ha, proste, że tak. Dobra, wyszedłem na strasznego lamusa, ale chociaż się udało go zabić. Jeszcze final killa zdobyłem, ale koks. Tylko teraz tam, od tamtej strony na mnie już idzie typeczek, widzę. Kurde, z każdej strony na mnie chodzą goście. Intrus, dobra, dawajcie na tego intruza. Dobra, intrus powalony, że tak powiem. Ej, ja wiem, że mam 2 diamenty, które też są czarne, ale kurczę, czekam na kolejne 2, żeby sobie po prostu ulepszyć mieczyk na lepszy. Elo. O kurde, przeżył, pa. Co za gość? No nie wierzę, w to jeszcze nie tym go walnąłem. Ciężko tutaj z interfejsem tego.
Elo. Ty, przeżył! Jakim cudem on przeżył? Dobra, dostał. Pierdziel, ale kurde! Chłopco maraton biega na ręce. Dobra, został tylko żółty widzowie, który też od razu na nie przyszedł. Co jest z nimi, że tak szybko mnie podjeżdżają? Ja pierdykam. Dobra, dostał raz. O kurde, odbił bombę na łeb. O fuck! Dobra. Udało się przeżyć, refill szybki wjedzie. On jest enchantowany bardzo, także... Aha, sobie spadł, XD. Pierdzielony jumper! Dobra widzowie, także jesteśmy już u niego praktycznie, niszczymy mu to wyro. Oczywiście dostałem kartę pułapkę na łeb. Dobra, wyro ma zniszczone. Halo, karta pułapka. Dobra, karta pułapka ze mnie zeszła. On też mi zniszczył wyro, czyli wyro za wyro. W porządku, może tak być. Ale zmaksujemy się teraz fest z fireballami, z tym wszystkim, bo to się mega przyda, giga się przyda. Ta, on jest u mnie widzowie, sobie stoi i czeka na mnie. Znowu robi tą samą taktyką, próbuje mnie zabić, a mianowicie wchodzi sobie na most i próbuje coś tam zdziałać. Ale go troszkę musimy ogarnąć tutaj. Dobra, szybko wyjaśniamy delikwenta, oczywiście, że tak. Ja mam tutaj pomysł w ogóle na tą gierkę. Jeszcze swoją drogą, mam pomysł na tą grę, żeby nie było. Mam pomysł, żeby zrobić to w taki sposób. O, proszę, bardzo ładnie, elegancko. No i sobie ora, tak? Dobra, dostał. No i pięknie, wygrana gierka, GG. Okej, kochani, także lecimy z kolejną gierą, jest to Black and White Texture Pack. No i ciśniemy, nie? Tamta gierka ładnie wygrana, także lecimy z tą, z kolejną. Wyro szybko budowujemy. Ta, dobra, ty, zielony się do mnie dobudował, miałem lecieć na zielonego, się do mnie dobudował. A, to jest ten sam co wtedy, ten żółty co był wtedy. Ale dostaje w łeb, już drugą ma rękę pod rząd. Tylko teraz na innym texture packu. W ogóle bardzo ładne niebo. Fajnie, schludnie, estetycznie to wszystko wygląda. Elegancko, podoba mi się fest. Dobra, on już widzi, że ma powyżej. Przyszedł na mnie, tutaj się klepie jeden V1. No ale dostał na dziurę, także git. No niestety, będzie opoćwić jeszcze. Dobra, on jest tam na tamtej wyspie. Nieważne co tam kupuje, wiem, że nie zdąży dobiec do mnie. Także git. No i jeszcze go zabijemy, także koks. Pięknie, no i final killek wleciał. Ale dostał w czapę, ja pierdykam. On chyba nie wie, że mu wyroni jeszcze w tym momencie. O, teraz wyleciał nagle. No i git, chłop porobiony. O, 4M, także kupimy sobie miksturki. Podwójnie. No i mamy wygraną gierkę, jeżeli teraz nic nie spierdzielę, to mamy wygraną grę. Dobra, ja z Dunia lecimy na niego, bo już mnie wkurza chłop z fireballi, gra cały czas. Mówię wam, już trzeci fireball jaki dostałem na łeb. No nie wierzę, drewno! Ja pierdykam. O, wygrana gierka. No i git. Widzimy się już na ostatnim texture packu. Okej, kochani, także jesteśmy już na ostatnim texture packu. Jest to Czarna Pantera texture pack. No i obecnie prezentuje się on bardzo, bardzo fajnie. Niebo już w sumie widziałem na którymś z tych texture packów, ale też nadal to niebo powtarzam, że bardzo ładnie wygląda. On jest taki glow mocny tego texture packa. W sensie tak, kurczę, no fajnie się prezentuje tutaj. No zobaczymy, tak? No to już te GUI wszystkie czarne. Szkoda, że GUT nie jest czarny. Tutaj mi troszkę to przeszkadza. Ten GUT nie jest czarny. Szkoda. Mógłby być czarny. Jeszcze lepiej by to wszystko wyglądało. No tutaj już tak naprawdę chyba tylko niebo i chyba diakcje będą robiły robotę, jeżeli chodzi o czarne rzeczy i elementy. No ale jest to ostatni tekstur pak w zestawieniu, także no. Dajcie znać w komentarzu, który wam się najbardziej podobał. TXT. Dobra, i co cwaniaczku? W sumie spokojnik ma chłop. Kojarzy go w sumie z tego z Coxcrafta. Często na live'ach też walę się z nim na Bedwarsach, także no. A teraz co? Już na sam koniec. Mogę SS? Dobra, damy mu SS-a widzowie. Tak, o, niech ma. Ej no! Halo! No, base kitu, chłopco chciał mnie zabić jeszcze. Dobra, dostał SS-a, cyknął.
No i szybki dedzik będzie, widzowie. Proste, że tak. Za SS-ika, normalnie. Oh fuck. A Mustafa teraz siadła? No i kurczę, niestety. Z fartem, mordo z fartem, ale ma fajne te napisy. A jestem ciekaw, czy mnie jeszcze wyeliminuje ten gość, szczerze wam powiem, widzowie. Bo jeszcze jest w stanie mnie wyeliminować ten gość. Ma potencjał. Zobaczymy, czy się mu uda. Dobra, elo. Jednak mu się nie udało. Ty, patrzcie tamtych, widzowie, jakby ich trafić z Fireballa, choć w sumie nie wiem, czy doleci ten Fireball. Zobaczmy. Ale jakby doleciał. No nie, no tak blisko. Ja pierdziu. Zwiało go pod koniec, ale tak to ładnie poleciał strasznie. Jak to mówią widzowie, na spokojnie. Jak na wojnie, pyk, no i pięknie. Wow, widzowie, nawet blisko nie było. Nie no, było. Ja pierdykam na pół serduszka. Czy tylko, żebym nie dostał Fireball Damage'a, proszę. No i pięknie, dobra. Chłopaczek już ma po wyrku, elo. Siam, mordo. Ale mi spowolniło ruchy. On chyba jakąś pułapkę kupił, ale dobra, dostał na łeb. Ja pierdyka, mam takiego lola, widzowie, jestem na strzała. Nawet na dwa, bym powiedział. Mam takiego lola, że to szok. Kurde, ja muszę cały czas refile kupować na nich, bo masakra jest, widzowie. No nie, no wszedł mojego Fireballa. Jak ja mu to zniszczyć, jak on cały czas tu chodzi? Dobra, zniszczone wyro. Koks. No i pięknie, elegancko. Dobra, tamten chłop chciał SS-a, a to zaraz jemy i go wyeliminujemy, widzowie, na luzie. Ale najpierw strzelimy z nim tego SS-a. No dawaj, chcesz SS-a? Dawaj, no. Dobra, SS z wiernym fanem tutaj na ręce. No i spoko. Ej, w sumie szczerze nie wiem, czemu idę górą, bo jak zobaczyłem, on ma na dole przecież ten też. To co on robi? Widzowie, nie róbcie tak, grajcie normalnie, proszę. Chłopco fory dał, bez kitu, wyro ten odsłonił. No i spoko, dobra, dzięki za gierkę, mordo. No i słuchajcie, widzowie, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli taki film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie, jakie zestawienie chcielibyście widzieć w następnym filmie. Także trzymajcie się, siemano i mówię, 400 lajków, kolejny materiał. Elo!